Taka awaria. Taki jegomość. Sieją mi. Chyba. Tak. Czajnik z aplikacją. 1,7 litra pojemności. Otwieramy i patrzymy. Narzędzie ostre trzeba pobrać. Obstrukcja. Styropianik i sam oto czajnik i podstawa do niego, ale lipa z kablem. No, to co trochę jaja zrobili. Trzy. A nie, jest go więcej. Już myślałem. Powinien wystarczyć i tu już więcej nie ma nic, to odkładamy. Podstawę można zapiąć. Aha, można zapiąć jeszcze, trzeba tylko zabezpieczenia bolca zdjąć. Dobra. I sam oto czajnik. Wykonany ładnie. Ten styk tutaj wygląda na dość porządny. Aha, tutaj ma. To jakaś trochę inna wersja. Bo ten, co oglądałem w internetach, to miał włączniki tutaj dotykowe. Te są przyciskowe, ale to w sumie lepiej. I ten się otwiera o na całość, a tamten, co oglądałem po internetach, się otwierał tylko tyle. Czyli generalnie spoko. I 1,5 litra, a miało być 1,7 do maksa, ale to nic. Nalejemy wody. Pokazuje temperaturę 18 stopni. Coś tu gdzieś mruga, miga, nie wiem. Wezmę aplikację. Patrzymy tutaj. Pro User Manual. Inteligentny czajnik nawet jest. Proszę bardzo, jest po polsku instrukcja. Na stronie 69. 70. Tutaj temperatura. Stacja, akcesoria. Utrzymanie temperatury, użytkowanie, połączenie z aplikacją. A będzie w ogóle ciekawe, bo będzie współpracował z aplikacją do odkurzacza. Czyszczenie, konserwacja. Dobra, zeskanuj, zainstalować aplikację. Otwórz aplikację. Nie wiem, coś tutaj widzicie? Widzicie pewno. Otwórz aplikację. Otwieramy aplikację Xiaomi. Mamy salon. Dodaj urządzenie. Inteligentny czajnik jest. Pyk. Tak, wyrażam zgodę. Proszę nacisnąć, przytrzymać klucz do gotowania przez 3 sekundy, aby zakończyć połączenie. Raz, dwa. Ale nam zrobiło sound. Gotowe. Ustaw pomieszczenie. Może być salon też. Następny inteligentny czajnik nie będzie.
Łączenie z czajnikiem. No to mamy bieżącą temperaturę, bezczynność, czas trwania. Co tutaj mamy jeszcze? Popatrzmy na ten czajnik, że połączony. Temperatura wody, tutaj niżej nic nie ma. Automatyczne utrzymywanie ciepła, pamiętaj temperaturę, no, zarządzaj lokalizacją, aktualizacja. Najnowsza, proszę bardzo. Dodatkowe ustawienia, wersja wtyczki, ustawienia bezpieczeństwa. Włącz hasło, żeby sobie nikt nie ugotował wody w domu inny. Informacje prawne, dodaj do ekranu głównego, wersja wtyczki 10. Fajny. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, żeby można było odpalić go zdalnie, właśnie z aplikacji. Niestety nie ma takiej opcji, ale może to programowo przyjdzie. Pierwsze, co mi przyszło, że kwestie bezpieczeństwa, ale moi drodzy, nie będą to kwestie bezpieczeństwa, bo on ma czujnik poziomu wody. To sprawdzimy, ile gotuje wodę. Zalejemy go jeszcze na maksa. To nalałem tylko trochę wody. Woda zimna. Jest zalana 1,5 litra max. Widać, że zimna. No to lecimy. Może przygaszę światło, będzie widać lepiej. I co, gotuje czy nie gotuje? Chyba nie gotuje. Gotuje. No i tutaj jest też od razu. No ciekawe, to się z filmu później zobaczy, jaki czas gotowania. Trochę się siano zrobiło w obrazie. Sorry. Zobaczymy, ile mocy ma. Sobie oddalimy w takim razie. Tutaj mamy temperatury wszelkie, wszelakie. Kuchnia, czajnik i inne takie. 1715 W. To tak nie za mnożko, powiem wam. Jest, stuwa, zapikał, bezczynność. No to mamy to. A w ogóle fajnie, bardzo ładnie tutaj leży na tej podstawie. Praktycznie w ogóle nie widać, żeby podstawa była osobno. Podoba się mi. Możemy sobie tu jeszcze światło włączyć. No to tyle. Teraz niech gotuje wodę jak trzeba.